Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam was na zestawienie zapowiedzi wydawniczych na październik. W tym miesiącu widać trzy takie dość wyraźne tendencje, trzy takie grupy książek, w które wiele tych premier się wpisuje. Po pierwsze, mamy książki obyczajowe świąteczne, no bo mamy już październik, zaczyna się ten boom na książki świąteczne, które wszystkie wyglądają trochę na jedno kopyto, ale gdzieś tam w okolicach świąt zawsze jakaś wpadnie na listę czytelniczą. Po drugie, mamy książki o znanych ludziach albo książki znanych ludzi. Tutaj i biografie, i jakieś książki okołobiograficzne, i biografie nieautoryzowane i nieoficjalne, albo w ogóle książki pisane przez znanych ludzi, a niekoniecznie będące biografiami. No i grupa numer 3 to są romanse mafijne. Jak co miesiąc chyba zresztą mnóstwo takich książek wychodzi. I to są takie bardzo prominentne grupy w tym miesiącu. Ciężko było mi wybrać inne książki, które nie wpasowują się w te grupy, a jednak mogłyby być interesujące. Wybrałam kilkanaście, na początek jak zwykle książki polskie, pod koniec również kilka premier zagranicznych dla osób, które czytają po angielsku. Premiery tego miesiąca rozpoczynamy od książki, która ukazała się 4 października, Gra o życie. To historia, która łączy losy dwójki młodych bohaterów, dziewczyny i chłopaka. Dziewczyny, która wychowywała się w Bagdadzie i przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, szukała tej drogi ucieczki do Stanów, oraz chłopaka, który wychowywał się w Pakistanie i razem z rodzicami wyprowadza się do Stanów Zjednoczonych, żeby tam uczynić islam wielkim, pomóc w tym uczynianiu islamu wielkim. Losy bohaterów splatają się, a konsekwencje tego splotu odbijają się echem w różnych tragicznych wydarzeniach również, które wstrząsają całą ich społecznością. Na pewno to nie będzie lekka, przyjemna młodzieżówka z takich, wiecie, do czytania bezrefleksyjnego. Raczej myślę, że duże znaczenie tutaj i dużą wagę będą miały wątki obyczajowe, wątki religijne, jakieś kwestie społeczne, więc dla osób bardziej zainteresowanych tematami i dla osób, które lubią cięższe młodzieżówki, myślę, że to może być dobra propozycja. Zwłaszcza, że nie wydaje mi się, żeby to była bezpośrednio młodzieżówka jako taka. Myślę, że bardziej można powiedzieć, że powieść obyczajowa po prostu z młodymi bohaterami. Kolejna premiera to 6 października i Chwasty. Tutaj mamy serię brutalnych morderstw, w ogóle działanie mordercy seryjnego, który kiedy rozprawia się ze swoimi ofiarami, zostawia w ramach podpisu na ich ciele zasuszone rośliny, zasuszone chwasty. No i oczywiście warszawska policja i prokuratura będą musiały sobie z tym poradzić i przemoc będzie eskalować, tych przestępstw będzie coraz więcej, to wszystko będzie się wymykać służbom z rąk. Oczywiście celem będzie ustalenie, kto i dlaczego dopuszcza się tych czynów. 12 października ma ukazać się Nowa Ewa, czyli drugi tom trylogii dystopijnej autorstwa Toma i Giovanny Fletcher. Pewnie jeżeli kiedyś słuchaliście McFly albo oglądaliście kanały parentingowe na YouTubie, to Tom Fletcher czy też G. Fletcher mogą wam coś mówić. To małżeństwo, on jest właśnie chyba gitarzystą, ona kiedyś robiła YouTuby, wspólnie napisali serię dystopijną, drugi tom ma ukazać się właśnie 12. 13 października ma ukazać się polskie wydanie zagranicznego hitu, czyli Mexican Gothic. To jest pomieszanie meksykańskiego folkloru, powieści takiej klasycznej, gotyckiej, suspensu, klimatu lat 50. Mamy kobietę, której dramatyczny list od kuzynki powoduje, że ona zmienia swoje życie i wyjeżdża na prowincję do takiej posiadłości, która kryje w sobie kilkaset lat historii. Mieszkańcy tej posiadłości właśnie podobno słyszą jakieś głosy, widzą jakieś duchy i tak dalej. No i kobieta będzie odkrywała przeszłość swojej rodziny i przeszłość tego właśnie, tej właśnie posiadłości, sięgającą kilkuset lat do tyłu. Również 13 października ma ukazać się książka Polacy pod tęczową flagą, czyli taki zbiór rozmów z osobami nieheteronormatywnymi o tym, co zmieniło się w ich sytuacji życiowej, w ich sytuacji społecznej, w postrzeganiu ich w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Nie tylko rozmowy z zupełnie anonimowymi osobami, takimi zwykłymi i przeciętnymi, również z osobami bardziej rozpoznawalnymi, znanymi ikonami, powiedziałabym, tej społeczności w Polsce. Także myślę, że to może być bardzo interesujący zbiór rozmów właśnie dla osób, które jakoś bardziej zainteresowane są tematem i też dla osób, które chciałyby zobaczyć jakby codzienność takich osób. Nie tylko to, co się dzieje na marszach, nie tylko to, o czym mówi się w mediach, ale taką po prostu codzienność, zwyczajność, która jednak trochę odbiega od rzeczywistości osób heteronormatywnych.
Również 13 października ma ukazać się młodzieżówka A gwiazdy niech płoną, która dotyka tematu depresji, samobójstwa i znęcania się. Tutaj mamy 15-letniego bohatera, który nie może się pogodzić z samobójstwem swojego brata. Jego brat był popularny, miał pasję, miał talenty, był kochany i tak dalej, więc ten młodszy brat nie rozumie, dlaczego mógłby chcieć odebrać sobie życie. Jego losy łączą się z losami przyjaciółki, tego starszego brata właśnie, i wspólnie będą próbowali ustalić, co doprowadziło do śmierci tego chłopaka, co za tym stoi. Jedyne, co mi się nie podoba w opisie tej książki, to fakt, że wydawnictwo nie pokusiło się o polskie słowo znęcanie, tylko mamy bullying. Natomiast to jest jakby taki drobiazg i mam nadzieję, że nie będzie jakoś rzutował na odbiór taki generalny książki, no bo takich książek o poważnych kwestiach, o poważnych tematach też potrzebujemy, pod warunkiem, że są dobrze napisane. Więc na pewno będę sprawdzać i na pewno będę chciała czytać, doświadczyć i dać Wam ewentualnie znać, jeżeli będziecie zainteresowani, czy to jest książka dobrze traktująca ten temat, czy być może niekoniecznie. Także 13 października premiera książki Niewybaczalne. Tutaj mamy kilka pozornie luźnych, niezwiązanych ze sobą wątków. Mamy 3-letniego chłopca, który oddala się od matki w czasie zakupów w centrum handlowym i znika bez śladu. Mamy znalezione ofiary jakiejś zbrodni, jakiejś makabrycznej zbrodni, o której wszyscy chcą zapomnieć i wszyscy chcą zatrzeć ślady. Mamy wreszcie sytuację 25 lat później. Mamy dziewczynę, do której w nocy pukają policjanci, informując ją, że jej ojciec nie żyje. Dziewczyna wtedy zdaje sobie sprawę, że całe jej życie do tej pory było zafałszowane, że to wszystko, co wiedziała, w co wierzyła, było nieprawdziwe, no i będzie próbowała sobie te wszystkie klocki poukładać. Jak przypuszczam, zarówno te jakby jej współczesne klocki, czyli te 25 lat później, jak i te zbrodnie z przeszłości będą miały ze sobą coś wspólnego. I ostatnia premiera z 13 października to Wisielcza Góra Pauliny Händel, nowa powieść, już nie należąca do poprzednich cykli. Tutaj ponownie mamy słowiańskie bóstwa, ale tym razem z nimi będzie zapoznawać się w pewnym sensie rodzeństwo, które miało wyjechać do ciotki na wieś, na prowincję, żeby jakby odciąć się od swojego codziennego życia, od swoich codziennych dramatów i tak dalej. No i trafiają na takie, powiedziałabym, prasłowiańskie dramaty i będą właśnie odkrywać tą tajemnicę Wisielczej Góry. Skłamałam mówiąc, że to była ostatnia premiera z 13, ponieważ jest jeszcze jedna książka, o której chciałam Wam wspomnieć. Nie jest to bezpośrednio premiera, dlatego że to jest wznowienie książki, która swego czasu była bardzo poczytna, a potem stała się ciężko dostępna. Dlatego teraz wydawnictwo wznawia książkę Człowiek o 24 twarzach. Nie wiem dlaczego kiedyś mi się wydawało, że to jest fantastyka, ale to absolutnie nie jest fantastyka. To jest literatura faktu. To jest historia mężczyzny, który miał rozdwojenie jaźni, a właściwie rozwielokrotnienie tej jaźni. Jakaś jego część popełniała przestępstwa, ale właściwie nie wiadomo, która część i niekoniecznie ta, po której by się tego można było spodziewać w pewnym sensie. Był głośny proces sądowy i generalnie to była taka sprawa, którą jakby świat żył, jedna z najbardziej nietypowych spraw w historii, więc myślę, że teraz, kiedy to wznowienie się ukaże, będę chciała po niej sięgnąć, bo nie miałam okazji czytać tej książki za pierwszym podejściem, za pierwszym razem, kiedy była wydawana, więc teraz to jest taki październikowy raczej must read. 26 października ma ukazać się Dziewczyna o perłowych włosach, czyli historia dwóch sióstr, 16-letniej i 19-letniej, które mieszkają z ojcem i niepełnosprawną babcią. Jedna z nich, powiedziałabym, wiedzie takie idealne życie, wszystko jej się układa, ma fajnego chłopaka i tak dalej. Druga natomiast stroni od towarzystwa, nie widzi wpatrzonych w siebie kolegów, raczej tak, wiecie, przemyka się po cichu korytarzami. No i pewnego dnia ojciec dziewczyn wychodzi z psem na spacer i znika. No i podobno wszyscy będą musieli nagle i szybko dorosnąć. Według opisu to jest też książka o emocjach, o zamrożeniu uczuć, a także o tym, że nieokazywanie uczuć wcale nie musi świadczyć o nieczułości. Także jakby ten element nie do końca spaja mi się z opisem książki, jakby opisem fabuły. Natomiast sam tytuł jest dość intrygujący, więc jeżeli trafi na Legimi, to pewnie będę chciała się z nim zapoznać. 27 października ukaże się Las Kości i Dusz. Młodzieżowa fantastyka, w której mamy bohaterkę, która jest odporna na trujący deszcz, który otacza tą krainę, w której ona mieszka, jakiś zamek. Jej brat ginie, zostaje jakby porwany przez ten deszcz, więc ona razem z przyjacielem będą próbowali odnaleźć tego brata, wyjaśnić całą tą sytuację, wyjaśnić, dlaczego ona jest właśnie na ten deszcz odporna. Jako jedyna może przejść przez niego i on jej nie robi krzywdy. Po drodze jej losy splotą się z inną dziewczyną, która też ma jakieś magiczne umiejętności, które powinna ukrywać, zwłaszcza
oznacza, że w ich świecie magia jest zakazana. Opis książki jest dość intrygujący, poza tym znam też nazwisko autorki, bo to jest Lisa Ludeke, czytałam wcześniej Gdzie niebo mieni się czerwienią, jej autorstwa, i potem kolejny tom. To były naprawdę dobre, klimatyczne, takie specyficzne książki, więc liczę na to, że ten tytuł również będzie na dobrym poziomie. I ostatnia premiera października, jeśli chodzi o Polskę, to książka, którą już Wam wspominałam w poprzednim podsumowaniu miesiąca, w podsumowaniu września, bo już ją miałam okazję czytać, to Jak naprawić drania, który ma ukazać się 29 października. Tutaj mamy dziewczynę, która dostaje staż w firmie. Przez przypadek prawda o tym, w jaki sposób ona dostała ten staż, wychodzi na jaw. Przy okazji wychodzą też na jaw jej prywatne dokumenty, w których ona sobie tworzyła taką listę, jak naprawić szefa, bo szef nie jest szczególnie popularny, lubiany wśród pracowników. Jest, powiedziałabym, palantem, trochę dupkiem, w związku z tym dziewczyna tworzy sobie roboczo taką listę, sfrustrowana nim, no i on czyta tą listę i zatrudnia ją po to, żeby poprawiła trochę jego wizerunek wśród współpracowników. W sumie wychodzi z tego całkiem niezły romans biurowy, może nie najbardziej oryginalny i nie najbardziej porywający, bo też ile rzeczy porywających można wymyślić w ramach romansu biurowego. Natomiast jeżeli ktoś lubi taki gatunek, lubi takie właśnie lekkie, niezobowiązujące raczej romanse, no to na ten tytuł pewnie będzie warto zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o premiery po angielsku, to po pierwsze 5 mamy A Spindle Splintered, czyli w pewnym sensie retelling baśni o śpiącej królewnie. Tutaj mamy dziewczynę, która wie, że umrze w dniu swoich tam 20 chyba pierwszych urodzin, bo ma taką chorobę, no wszyscy do tej pory tak kończyli. I przyjaciółka postanawia, że uczyni te jej ostatnie urodziny niezapomnianymi i wyjątkowymi. Chce jej zafundować taki cały experience śpiącej królewny, organizuje wrzeciono, organizuje wieże i tak dalej. Natomiast kiedy dziewczyna, ta główna bohaterka, dotyka tego wrzeciona, dzieje się coś dziwnego i zaczyna jakby spadać pomiędzy światami i napotyka tam na inne dziewczyny, inne śpiące królewny, które też chciały uniknąć swojego przeznaczenia. 12 października za granicą ma ukazać się kontynuacja Arystotelesa i Dante, czyli Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World. Oczywiście bezpośrednia kontynuacja z pierwszego tomu. Tutaj bohaterowie nie walczą już tak jakby ze sobą i swoimi uczuciami, tylko z całym światem, dla którego to, co dzieje się między nimi, być może nie jest normalne. I ostatnia premiera z października to 19 i This is Our Rainbow, czyli antologia opowiadań z różnych gatunków, i realistycznych, i fantastycznych, i science fiction, i tak dalej, skierowana do młodszych czytelników, opowiadające historie z całego jakby przekroju tęczy. Ale także bardzo queerowa antologia właśnie dla młodszych czytelników, żeby oswoić ich trochę z tym tematem, pokazać go w sposób przystępny, taki ludzki. Myślę, że to będzie podobny klimat, co ostatnio czytany przeze mnie George, czy też czytana przeze mnie George. Także myślę, że to będzie książka, po którą na pewno będę chciała sięgnąć. Ja już nie jestem w grupie docelowej, do której kierowane są tego typu książki, natomiast lubię od czasu do czasu sięgnąć, żeby zobaczyć po prostu, w jaki sposób takie tematy podawane są trochę młodszym czytelnikom. Tyle jeśli chodzi o premiery października ode mnie. Tak jak zwykle, jeżeli o czymś nie powiedziałam, coś pominęłam, na jakąś premierę nie zwróciłam uwagi, napiszcie mi koniecznie o niej w komentarzu, napiszcie, na jakie książki czekacie w październiku, czy wybieracie się na targi do Krakowa, o tym wszystkim dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, to będzie tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!